Dzień dobry. Pragnę powitać Państwa na kolejnym webinarze dotyczącym dobrych praktyk oraz porad związanych z rynkiem nieruchomości. Poruszonym zagadnieniem są formalności oraz dokumenty związane z zakupem mieszkania. W roli eksperta wystąpił posiadający wieloletnie doświadczenie adwokat Krzysztof Topolski. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym materiale pozwolą Państwu zgłębić wiedzę na temat rynku oraz udzielą odpowiedzi na nurtujące kwestie. Zachęcam również do bezpłatnej wyceny mieszkania na naszej stronie internetowej sonarhome.pl. Zaczynajmy. Generalnie to formalności, dokumenty związane z sprzedażą mieszkania, jeżeli Państwo kiedykolwiek uczestniczyli w obrocie mieszkaniem, czyli szerzej nieruchomością, to oczywiście jest wymagana forma aktu notarialnego. Natomiast do tego aktu notarialnego notariusze, niezależnie od tego, czy to jest rynek wtórny, czy pierwotny, jest przedkładany szereg różnych dokumentów. I proces zakupu nieruchomości, jeżeli przejdziemy sobie dalej, slajd dalej, polega w skrócie tak, jak jest tutaj opisane. Tak. W pierwszej kolejności no Państwu ta nieruchomość musi się spodobać i potem zaczynają się tak zwane spotki. Punkty 2, 3 i 4 to jest ta część, która jest taka pośrednia między tym, kiedy Państwo dojdą do wniosku, że ta nieruchomość jest w kręgu zainteresowania Państwa, aż do finalnego jej nabycia. I to, co jest istotne, oprócz ustalenia warunków transakcji, ceny, terminów jej zapłaty, sposobu zapłaty, gdzie tutaj są różnego rodzaju warianty, czy też punktu czwartego, właśnie zebrania potrzebnych dokumentów, to jednym z kluczowych elementów takiego procesu jest przeprowadzenie badania stanu faktycznego i prawnego. Stan faktyczny sprowadza się w gruncie rzeczy do ustalenia nam stanu technicznego mieszkania, czy szerzej nieruchomości, jego otoczenia, jaki jest hałas wokół, czy są dostępne określone media, czy też nie, na których Państwu zależy. Natomiast prawne aspekty nieruchomości są już nieco bardziej skomplikowane. I jakby w ramach tego webinaru postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jakie mniej więcej punkty należy zwrócić uwagę, bo one są pochodną, te formalności, dokumenty, które Państwo muszą później dokonać, czyli te zebrać te dokumenty i dopełnić formalności, one są pochodną w gruncie rzeczy stanu prawnego nieruchomości. I w ramach tego badania prawnego nieruchomości, w zależności od tego, jaka jest to nieruchomość, gdzie jest położona, w jakim jest stanie, kto sprzedaje, w jaki sposób została nabyta przez sprzedawcę, może zajść szereg różnych okoliczności związanych z tym, że może być albo bardzo dużo potrzebnych dokumentów, albo trochę mniej. I teraz, jeżeli sobie przejdziemy dalej, to mamy podstawowe pytanie, dlaczego te formalności i dokumenty trzeba dopełnić. I ponieważ pozostajemy ciągle w obrocie cywilnoprawnym tymi nieruchomościami, to mamy dwie podstawowe sankcje. Pierwsza i najdalej idąca, której szczerze mówiąc nigdy nie życzę Państwu, jeżeli będą Państwo nabywać nieruchomość albo uczestniczyć w procesie nabywania, to jest nieważność takiego nabycia. I nieważność zakupu, nieważność czynności prawnej prowadzącej do nabycia nieruchomości jest o tyle niebezpieczna, że nieważna czynność prawna nie przenosi własności. Czyli to, że Państwo zapłacicie za nieruchomość, zaciągniecie kredyt na bardzo długie lata, 30 czy 35 lat, nie oznacza w żaden sposób, że nabędziecie jakiekolwiek prawo do tej nieruchomości. No ma to takie podstawowe kwestie, że jeżeli Państwo kupicie nieruchomość, czynność prawna okaże się nieważna z różnych względów, o których sobie za chwilę porozmawiamy, to pomimo tego, że ten kredyt będzie na Państwu ciążył, to nie będziecie dysponować nieruchomością, co w konsekwencji może sprowadzić się do tego, że właściciel nieruchomości, no bo czynność nieważna nie przyniosła własności, czyli ta nieruchomość ciągle pozostaje przy własności poprzedniego właściciela, który niekoniecznie musi być stroną umowy z Państwem, może po prostu ją sprzedać dalej, może nią rozporządzić, albo może zmusić Państwa na przykład do eksmisji z tej nieruchomości. To spowoduje, tak mówiąc w skrócie, to, że Państwo będziecie musieli spłacać kredyt,
A gdy się bank dowie, że jest nieważność czynności prawnej, to jest duża szansa, że jeszcze kredyt wypowie i nagle na przykład na Państwa barkach spocznie zwrot bankowi kredytu, czy całość kredytu, czyli inwestycji rzędu kilkuset tysięcy złotych, bo mniej więcej takie są pułapy kredytowe. Drugą sankcją, która jest trochę łagodniejsza w swym wydźwięku, to jest sankcja nieważności, sankcja takiej ograniczonej skuteczności tej umowy. To znaczy może się zdarzyć tak, że Państwo nabędziecie skutecznie na podstawie ważnej czynności prawnej, ale osobie trzeciej na podstawie artykułu 59 kodeksu cywilnego będzie przysługiwać na przykład roszczenie do tej nieruchomości, które będzie zazwyczaj skierowane do sprzedawcy. Czyli innymi słowy, sprzedawca powinien tą nieruchomość najpierw przenieść na osobę trzecią, no i dopiero ona mogłaby dalej ewentualnie sprzedać, jeżeli by chciała w ogóle. A sprzedawca w takim układzie, tak mówiąc, uproszczeniu znacznym, temu roszczeniu osoby trzeciej nie dał żadnego zaspokojenia. I w takim układzie osoba trzecia może wystąpić do państwa jako do kupującego, mówiąc, że no, w takim wypadku to ta umowa jest bezskuteczna wobec niej. Ta bezskuteczność oznacza, że w stosunku takim trójkątnym między państwem jako stronami tej umowy, czyli sprzedawcą, kupującym, no i tą osobą trzecią, ta umowa będzie traktowana tak, jakby jej nie było. To ma swój skutek taki, że na przykład realizując takie roszczenia, to mówiąc pokrótce, bo to są dość skomplikowane, zarówno na płaszczyźnie materialno-prawnej, jak i na płaszczyźnie procesowej roszczenia, a zwłaszcza już kwestie procesowe, jak to wykonać później, może się okazać, że dzięki temu roszczeniu z artykułu 59 na przykład na państwa nieruchomości zostanie wpisana wbrew państwu na przykład hipoteka, albo służebność, albo użytkowanie. No jeżeli chodzi o służebność, no to służebność powiedzmy gruntowa, może jeszcze Państwu w przypadku na przykład działek czy nieruchomości takich budynkowych, jednorodzinnych, może nie do końca być problematyczna, natomiast służebność na przykład osobista, o której powstanie roszczenie ta osoba trzecia miała, no może skutkować tym, że pomimo tego, że na przykład Państwo nabywają lokal, nabywają skutecznie, chcą się wprowadzić, to nagle przychodzi osoba trzecia i mówi, ja tu mam służebność mieszkania i chcę mieszkać na przykład na całości. No i jeśli ta osoba skutecznie wykona to swoje uprawnienie, ubezskuteczni tą umowę w stosunku do siebie i w tym wypadku będzie mogła sobie wpisać tą służebność, no to pomimo Państwa sprzeciwu ta służebność powstanie w księgach wieczystych, co ma skutek taki, że na przykład będą Państwo ograniczeni, jeśli chodzi o dysponowanie tym lokalem w takim codziennym korzystaniu. Łącznie z tym, że być może się okazać, może się tak okazać, że na przykład ta służebność będzie tak daleko idąca, że Państwo praktycznie będą wyłączeni z korzystania z lokalu, pomimo tego, że będą Państwo na przykład ponosić koszty tego lokalu, nie mówiąc już o kosztach zakupu, kosztach transakcji, kosztach kredytu. Na slajdzie, który Państwu wyświetliłem, przechodząc już jakby tak bardziej do szczegółów, wskazane są takie podstawowe dokumenty, takie must have, które z reguły trzeba dostarczyć notariuszowi przy sprzedaży nieruchomości lokalowej, a przez nieruchomość lokalową rozumiemy już nieruchomość, która ma własną księgę wieczystą. Mówimy tutaj o rynku wtórnym, no bo jeżeli Państwo kiedykolwiek uczestniczyli w obrocie pierwotnym, czyli kupowali mieszkanie od dewelopera, no to tam jakby sama umowa sprzedaży tego lokalu jest bardzo rozbudowana o szereg różnych zaświadczeń, szereg różnych planów, rzutów i tak dalej, bo to ma skutek taki, że nieruchomość nie ma jeszcze księgi wieczystej, więc do ksiąg wieczystych trzeba dostarczyć pakiet różnych dokumentów, dzięki któremu dopiero księgi wieczyste będą wpisywać ten lokal. W przypadku obrotu wtórnego mamy już trochę prościej,
bo ten pierwszy krok, czyli założenie księgi wieczystej, powstanie księgi wieczystej, już został zrobiony, czyli te dokumenty już zalegają. Nieruchomości mają to do siebie, że one nie zmieniają zasadniczo swojego kształtu, zwłaszcza nieruchomości lokalowe. To nie jest tak, że raz w roku tam nieruchomość się zmienia, rośnie albo maleje. Nieruchomości gruntowe może być trochę inaczej, bo w pewnych sytuacjach mogą być na przykład zmiany związane na przykład z przebiegiem cieków wodnych, które są na przykład granicą poszczególnych działek i tutaj może być pewne odchylenia. No, więc jeśli chodzi o tutaj, to są pewne dokumenty takie must have. Czemu one są ważne? No, księga wieczysta przede wszystkim pokazuje stan prawny nieruchomości i pozwala zadać pytanie, czy ta transakcja będzie objęta rękojmią ksiąg wieczystych, która będzie Państwa co do zasady chronić. Mówię co do zasady, bo rękojmia nie jest rzeczą bezwzględną. To znaczy, to nie jest tak, że jeśli w księgach wieczystych jest wpisany sprzedawca A i Państwo od niego nabędą tą nieruchomość, to nie jest powiedziane, że Państwo będą chronieni tak do końca. Druga kwestia to jest to zaświadczenie o braku zameldowania osób w lokalu. No, prawda jest taka, że nikt by nie chciał kupić mieszkania na przykład z lokatorem, a przypominam, że na przykład umowa najmu stanowi podstawę wpisu do wpisu meldunkowego o na przykład na pobyt stały, czy nawet nawet na pobyt stały, jeżeli jest na przykład na czas nieoznaczony, albo na pobyt czasowy. Druga, ta ostatnia, przedostatnia kropka, czyli zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami do administracji, to pokazuje, jaki jest aktualny stan, jeśli chodzi o zadłużenie lokalu, czy szerzej nieruchomości. I to ma znaczenie takie, że czasami dostawcy mediów, jeżeli Państwo chcą na przykład przepisać na siebie licznik, założyć nowy licznik, podciągnąć jakąś przyłącz i tak dalej, to czasami się zdarza tak, że na płaszczyźnie takiej, niezależnie od tego, czy to jest zgodne z prawem, czy nie, ci dostawcy mediów wymagają na przykład uregulowania poprzednich rachunków. No i teraz, jeśli się okaże, że na przykład poprzedni właściciel lokalu był niegospodarny, jeżeli chodzi o wodę i tą wodę lał, ile wlezie, to może się okazać tak, że na pewnym etapie te koszty będą znaczne. Zwłaszcza, że jeżeli mamy nieruchomość lokalową, to nie zawsze oznacza, że nieruchomość jest opomiarowana, nawet jeżeli jest licznik wody, bo to będzie rozstrzygać regulamin wewnętrzny de facto wspólnoty, czy rozdział rozliczenie wody ciepłej, zimnej, ogrzewania czy innych mediów, które są dostarczane do lokalu, będzie się odbywał według licznika, czy też według na przykład powierzchni. I to zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami to jest w gruncie rzeczy taka formalność, która pozwala nas uchronić przed na przykład zajęciem w ramach postępowania egzekucyjnego. Ten slajd dotyczył nieruchomości lokalowej, czyli tej odrębnej własności lokalu, która jest jakby takim najsilniejszym prawem, no bo to już jest odrębna własność, odrębna księga wieczysta, korzysta z przymiotu wszystkich tych bonusów, które daje obrót nieruchomościami. Ale w takim obrocie gospodarczym mamy też możliwość, mamy jeszcze reminiscencję jakby przedniego ustroju, który zakładał, że istnieje coś takiego jak spółdzielcze prawo do lokalu, które kiedyś dzieliło się na lokatorskie, które konstrukcyjnie było zbliżone w gruncie rzeczy do umowy najmu, natomiast miało taki charakter prawno-rzeczowy trochę. I drugim prawem, które w gruncie rzeczy pozostało i które może być przedmiotem obrotu, jest zbycie, przynajmniej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. I jeśli Państwo widzą te podstawowe dokumenty, które tutaj są wypisane, to w gruncie rzeczy one są bardzo podobne, za wyjątkiem pierwszego, który to zaświadczenie ze spółdzielni jest dodatkowym dokumentem, które jest wymagane o tyle, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niekoniecznie musi mieć księgę wieczystą.
I z mocy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia musi prowadzić rejestr tych mieszkań, które mają księgę wieczystą. Natomiast nie jest, jest możliwe, żeby to spółdzielcze prawo własnościowe, prawo do lokalu istniało także w sytuacji, kiedy nie będzie wpisu do księgi wieczystej. I to z kolei powoduje, że de facto cały opis lokalu, cały opis tego, jak to wygląda w tym lokalu, jak, gdzie on jest położony, jaki jego metraż, ile składa się izb, czy te wszystkie dane, które w normalnej sytuacji mielibyśmy w księdze wieczystej, będą w dokumentach wewnętrznych ze spółdzielni. I żeby notariusz mógł sprzedać jakieś określone prawo, to w akcie notarialnym musi zostać skonkretyzowane na tyle, żebyśmy wiedzieli, że sprzedajemy o konkretnie oznaczoną nieruchomość. No w tym wypadku de facto nie tyle nieruchomość, co prawo do określonego wycinka budynku, wyodrębnionego ścianami trwałymi i zamkniętymi w takiej zamkniętej przestrzeni. I to właśnie będzie miało, to będzie właśnie opisane w zaświadczeniu ze spółdzielni. Jeśli mówimy o obrocie nieruchomościami, to mamy takie dodatkowe jakby dokumenty. Jeżeli Państwo, tak jak mówię, kiedyś uczestniczyli w obrocie nieruchomościami, kupowali lub sprzedawali, to najczęściej jest tak, że notariusz oprócz tych podstawowych dokumentów, o których wcześniej rozmawialiśmy, prosi o szereg różnych innych dokumentów. I z czego wynikają te prośby? One mają jakby dwa zaczepienia. Po pierwsze, jest to wymóg ustawowy, to znaczy ustawodawca nakłada na notariusza sprawdzenie określonych okoliczności. W tym kontekście notariusz będzie kimś w rodzaju takiego sprawdzającego na rzecz państwa, czy aby na przykład, tak jak w przypadku tej ustawy o podatku od spółek darowiznowych, został dopełniony obowiązek spadkowy i w konsekwencji, czy jakby tutaj nie ma żadnego problemu podatkowego, tak? To jest tyle istotne, że no jakby obrót nieruchomościami podlega obowiązkowemu obrotowi na podstawie aktów notarialnych, no więc w ten sposób państwo jakby zabezpiecza swoje interesy. No i wprost wskazuje, że notariusz nie może dokonać, jeśli nie ma zaświadczenia dotyczącego tego podatku od spadków i darowizn, no albo zgody naczelnika. Jeśli by dokonał, no to wracamy do artykułu 58 kodeksu cywilnego, czyli mamy czynność wykonaną niezgodnie z ustawą, a to z kolei prowadzi do jej nieważności z całymi tymi, z wszystkimi tymi tego konsekwencjami. Druga kwestia to może być tak, że na określone czynności wymagane jest zezwolenie. No i na przykład ustawodawca wprost wskazuje w ustawie bardzo starej, bo liczącej aktualnie już 100 lat, czyli tej ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, że nabycie nieruchomości wymaga zezwolenia. Oczywiście ta ustawa zawiera bardzo długi katalog wyłączeń, natomiast nie do końca precyzyjny, to znaczy mogą się pojawić takie sytuacje, kiedy będzie wątpliwość, czy na nabycie nieruchomości wymagane jest zezwolenie, czy nie. No i wtedy pytanie, czy chcą Państwo brać na siebie odpowiedzialność za ewentualną ważność lub nieważność czynności prawnej, na której później już de facto będzie bardzo trudno konwalidować, czy też nie. No i w takiej sytuacji jako doradca prawny w takich transakcjach zalecam każdorazowo, jeżeli jest wątpliwość, czy coś podlega pod to zezwolenie z ustawy o nabywaniu nieruchomości, wystąpić do odpowiedniego ministra z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia, opisując stan faktyczny, opisując nieruchomość, opisując transakcję, wtedy minister rozpatruje sprawę i zazwyczaj nie wydaje zezwolenia, tylko wydaje decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania, które jednoznacznie stwierdza, jednoznacznie lub nie jednoznacznie, jednak w jakiś sposób na pewno,
że w tej konkretnej sytuacji wydanie zezwolenia jest bezprzedmiotowe, bo to nie podlega pod tą ustawę. No i wtedy, gdy już Państwo macie taką decyzję ostateczną, nie musi być prawomocna, nie trzeba, broń Boże, zaskarżyć do sądu, wystarczy ostateczność, czyli de facto, jeżeli dostajecie taką decyzję, wystarczy się nie odwołać i ona już uzyska walor ostateczności. No i z taką decyzją ostateczną możecie spokojnie przystąpić do czynności, wiedząc, że w ten sposób macie ważne nabycie, o tyle, że ono będzie jakby na podstawie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nie będzie tutaj tego problemu z ewentualną nieważnością. Jeśli sobie przejdziemy dalej, to mamy dodatkowe dokumenty wymagane przez praktyka. I jeżeli sobie tutaj Państwo otworzycie szereg różnych ustaw, ja Państwu w kolejnym slajdzie pokażę taki mały podręczny zbiorek, który wskazuje na takie podstawowe kwestie, które może wystąpić, to te dokumenty wymagane przez praktykę polegają na tym, że ustawodawca wprawdzie nam nie mówi wprost, że coś wymaga zezwolenia albo że notariuszu nie możesz podjąć określonej czynności, jeśli nie dostaniesz określonego dokumentu. Natomiast najczęściej operuje tą właśnie sankcją nieważności, mówiąc, że jeżeli coś zrobimy bez zawiadomienia, bez wykonania prawa pierwokupu, bo to się głównie do tego sprowadza, no to ta czynność będzie ważna. I teraz, skoro notariusz odpowiada za sporządzenie ważnego aktu notarialnego, no to zazwyczaj z takich przyczyn czysto oportunistycznych nie chce na siebie brać odpowiedzialności za tą czynność, za ewentualną nieważność tej czynności prawnej, dlatego chcę dokładnie sprawdzić wszystko. No i to się między innymi sprowadza do tego, że czasami nawet nadmiarowo są żądane różnego rodzaju dokumenty. I jeżeli na przykład Państwo sprzedajecie, no może mieszkanie to może mniej, no bo ciężko mieć las w mieszkaniu, natomiast też się zdarzyło takie sytuacje, ale jeżeli na przykład sprzedajecie działkę z domem jednorodzinnym położonym w centrum miasta, gdzie no występowanie lasu jest bardzo wątpliwe, czy w ogóle go nie mamy, poza tym, że może Państwo macie jedno drzewko tuż przy oknie, to notariusz i tak Was może poprosić o to zaświadczenie, że czy jest las, czy nie ma lasu, z uwagi na to, że będzie chciał właśnie w ten sposób skompletować te wszystkie dokumenty, żeby pokryć te wszystkie wątpliwości, których wystąpienie może skutkować ewentualną nieważnością. To jest na przykładzie jak ustawy o lasach, natomiast no, muszą Państwo być świadomi, że między innymi w tych ustawach są różnego rodzaju obostrzenia obrotu. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego jest nieco inną bajką, tam w ogóle są bardziej, nie tylko prawo pierwokupu, ale też dalej idące różnego rodzaju obostrzenia obrotu. Natomiast każda z tych ustaw tutaj wymienionych, ona zawiera pewnego rodzaju uprawnienia czy to dla gminy, czy to dla określonych podmiotów, najemców, użytkowników, być może dla poprzednich nawet właścicieli, Skarbu Państwa i tak dalej, które sprawiają, że w pewnych sytuacjach na przykład umowa musi być warunkowa, no bo trzeba dać możliwość wykonania prawa pierwokupu, pierwszeństwa nabycia, albo uzyskać chociażby taki waiver, że ktoś się zrzeka tego. I nie wszystkie te ustawy operują sankcją nieważności, natomiast ona się pojawia. Stąd jeżeli Państwo sprzedajecie nieruchomość w centrum miasta, to może wystąpić ta kwestia dotycząca czy to rewitalizacji, bo to głównie centra miast właśnie są objęte tymi strefami rewitalizacji, czy też jakimś prawem pierwokupu gminy związanym na przykład z gospodarką nieruchomościami. Ukształtowanie ustroju rolnego to dotyczy raczej działek rolnych, więc tutaj tylko o tym wspominamy. Przy czym proszę nie traktować tej listy, broń Boże, jako listy enumeratywnej. Ona jest listą przykładową i ustawodawca bywa, że nowelizuje różnego rodzaju przepisy
i wprowadza różnego rodzaju obostrzenia, czasami nawet niepozornie. Jeśli dobrze pamiętam, w niektórych ustawach tarczowych znajdowały się zapisy, które na przykład przyznawały różnego rodzaju prawa pierwokupu poszczególnym podmiotom, niekoniecznie dotyczących nieruchomości, ale to pokazuje jednak, że ustawodawca nie do końca rozumie, na czym polega bezpieczeństwo obrotu i bywa, że właśnie dogłębne dopiero badanie stanu prawnego nieruchomości i takiego ukształtowania transakcji, jak to ma być dopiero na etapie czasami transakcyjnym, gdy już mamy ukształtowaną tę transakcję, może się okazać dopiero, że jeszcze jakiś dokument będzie potrzebny, bo jest jeszcze jakiś przepis, który nam na przykład nakazuje zebranie określonych dokumentów, głównie z uwagi na to, że jest operowanie przez ustawodawcę tą sankcją nieważności, więc żeby się nie narazić na to, że wydamy pieniądze na zakup, który w gruncie rzeczy nigdy nie będzie miał miejsca, no bo proszę zwrócić uwagę, że umowa nieważna nie wywołuje skutku, to jest tak, jakby jej nie było. I to jest ryzykowne, no bo środki są przeniesione, te środki finansowe, natomiast nieruchomość nie. I żeby się przed tym uchronić, trzeba dokładnie i drobiazgowo każdą transakcję badać. W przypadku lokali i spółdzielczych własnościowych praw do lokalu jest troszkę prościej, bo jest zdecydowanie mniej obostrzeń. Natomiast w przypadku nieruchomości, które są w gruncie rzeczy gruntami, nawet jeżeli jest dom, no to też dalej tak naprawdę operujemy sprzedażą gruntu, albo kupujemy na przykład lokal, który jeszcze nie jest wyodrębniony, czyli jeszcze nie powstał, no to wszystkie tego rodzaju obostrzenia mogą mieć zastosowanie. Dlatego na to powinni Państwo zwrócić uwagę już na etapie jakby finalizacji, przed finalizacją transakcji. To z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o takie wstępne omówienie tematu. No i chyba teraz, jak rozumiem, czekamy na pytania, tak, Panie Tymonie? Zgadza się. Bardzo dziękuję Panie Krzysztofie za tą prezentację i za Dziękuję nakreślenie również. naszych ogólnych, ale jednak dosyć szczegółowych kwestii. Ja też pozwolę sobie kilka rzeczy dopowiedzieć, ponieważ no, mam już za sobą wspólnie z Sonar Home ponad kilkadziesiąt transakcji zakupu czy też sprzedaży nieruchomości. Także oczywiście temat jest bardzo obszerny. I na dobrą sprawę, gdybyśmy siedzieli tutaj jeszcze 2 lub 3 godziny, to tematów byłaby nieskończona ilość. Co ciekawe, temat związany z kompletowaniem dokumentów do sprzedaży nieruchomości może się wydawać trochę skomplikowany. Tu, jak pan zresztą słusznie wspomniał, warto jest przede wszystkim zbadać stan prawny. Mam tutaj na myśli stronę kupującą, ale od strony sprzedażowej warto też w miarę efektywnie działać w kontekście kompletowania dokumentów do sprzedaży. Czasami wystarczy sama podstawa nabycia, zaświadczenie z administracji, informacja o tym, że nikt nie jest zameldowany i w teorii to powinno wystarczyć. Natomiast zwykle notariusz zwraca jednak uwagę, zabezpieczając interesy strony kupującej, że potrzebne są często dodatkowe informacje, na przykład jeżeli zarejestrowana działalność gospodarcza, należy ją wcześniej wyrejestrować. Część notariuszy to weryfikuje co do zasady, część niestety nie. Jest szereg innych informacji, takich jak chociażby zaległości innego typu. O tym może omówię po pierwszej serii pytań. Natomiast to, co jest istotne z naszej strony, kiedy ktoś zgłasza się do nas jako do firmy, która ma pomóc w sprzedaży, bądź też przede wszystkim kupić taką nieruchomość, to staramy się pomagać na etapie kompletowania dokumentów. Czasami ilość rzeczy do załatwienia jest dosyć spora. Nie wszyscy dysponują czasem, bądź też po prostu ochotą, żeby załatwiać sprawy administracyjne. Wystarczy nam często proste upoważnienie. Jesteśmy w stanie sami za osobę, która się do nas zgłasza, część dokumentów skompletować. Przejdźmy może do pytań. Widzę, że uczestnicy uaktywnili się już na naszym czacie. Pozwolę sobie odczytywać pytania w kolejności chronologicznej, tak jak pojawiały się w konwersacji. Przyjmiemy taką formułę, w której będę starał się wyświetlić pytanie na ekranie i w miarę możliwości postaram się z panem Krzysztofem tymi pytaniami podzielić. Zacznijmy może zatem od pytania pani Marzeny. Pani Marzena pyta, w jaki sposób księga wieczysta chroni kupującego, jeżeli formalności z wpisem do księgi wieczystej trwają około 8 miesięcy?
Panie Krzysztofie, myślę, że to pytanie skierujemy najpierw do Pana. Znam odpowiedź na to pytanie, zwłaszcza w warszawskich realiach, gdzie Pani Marzeno, muszę przyznać, że te wpisy mogą trwać nawet rok. Wszystko zależy od oczywiście miejsca, gdzie dane wpisy są prowadzone. Ale Panie Krzysztofie, oddaję Panu głos. To jest troszkę tak, że owszem, wpis do księgi wieczystej trwa dość długo i zwłaszcza w dużych miastach to jest, no 8 miesięcy zdarza się, najczęściej jest około pół roku, tak z mojego doświadczenia, przynajmniej jeśli chodzi o Warszawę, Kraków. W mniejszych ośrodkach zazwyczaj wywijają się w miesiąc, dwa. Natomiast na czym polega? No, przede wszystkim to jest tak, że w prawie cywilnym mamy taką zasadę nemo plus iuris, czyli nikt nie może przenieść więcej praw niż posiada. Jeśli jesteśmy właścicielami mieszkania, no to możemy go zbyć. Natomiast osoba trzecia, która nie jest właścicielem, nie może zbyć skutecznie tego mieszkania. Może zawrzeć umowę, natomiast nie przeniesie własności. I księga wieczysta chroni o tyle, że jeżeli co do zasady, na etapie zawarcia umowy sprzedaży będzie sprzedawca wpisany do księgi wieczystej, to poprzez zawarcie umowy my mniej więcej uzyskujemy pewność co do tego, że nabędziemy to mieszkanie, nawet jeżeli się okaże, że sprzedawca po tym, jak już notariusz złoży w naszym imieniu wniosek o wpis do księgi wieczystej, pojawi się ten numer DZ-ki, tak zwane ostrzeżenie, że coś tam jest złożone, jakiś wniosek, i następnie na przykład sprzedawca sprzeda jeszcze raz tą nieruchomość, no to tutaj jakby nasze prawa zostaną zachowane. To znaczy, to nie jest tak, że ten nowy nabywca, który już zawrze tą umowę po tym, jak w księdze wieczystej zostanie odnotowana ta DZ-ka tak zwana, czyli zostanie sporządzona adnotacja i ujawniona w tej księdze online, że wpłynie jakiś wniosek do tej księgi, tak? To ta osoba, ten drugi nabywca już nie nabędzie nie wstąpi w nasze miejsce jako właściciel mieszkania. To ma jeden minus. To ma jeden minus polegający na tym, że może istnieć taki bardzo krótki okres czasu, kiedy my zawieramy umowę, jeszcze nie ma wpisu tej DZ-ki, a sprzedawca sprzedaje nieruchomość jeszcze raz. I teraz, jeżeli byłaby taka sytuacja, na przykład no, w skrajnym przypadku na przykład jednego dnia, tak? Sprzedawca umawia się na 11 z Kowalskim, na 15 z Nowakiem i obaj notariusze sporządzają ten wniosek i wysyłają go do sądu na przykład kolejnego dnia, tak? No to księga wieczysta na moment sprzedaży jest czysta. I teraz, jeżeli w akcie notarialnym będzie na przykład wpisane, że o godzinie 11 Kowalski kupił tą nieruchomość, a Nowak kupił o 15, to rękojmia ksiąg wieczystych zadziała na korzyść Nowaka, bo on kupił jakby później, więc on będzie chroniony. Oczywiście Kowalskiemu będzie, czyli temu pierwszemu nabywcy będzie przysługiwać całość roszczeń w stosunku do sprzedawcy, no ale na tym polega problem, że on już może zapłacić, tak? Natomiast to jest przykład skrajny. To, jeśli dobrze pamiętam, na zajęciach prawa cywilnego rozważaliśmy chyba jeden raz, jakby to wyglądało. Natomiast w obrocie gospodarczym, takim obrocie nieruchomościami, nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Zazwyczaj jest tak, że sprzedawca sprzedaje jeden raz, bierze pieniądze i później się już tą nieruchomością nie interesuje. Natomiast może być tak, że interesują się osoby trzecie, na przykład komornicy, na przykład banki, czy inni jego wierzyciele. No i oni mogą na przykład chcieć uzyskać na tą konkretną nieruchomość hipotekę. No i teraz, jeżeli mamy tą DZ-kę, to pomimo tego, że jeszcze nie jesteśmy wpisani jako właściciel, to mamy skuteczną możliwość bronienia się przed wpisaniem nam hipoteki na nasz lokal. I jakby właśnie na tym polega ta ochrona wynikająca z rękojmi ksiąg wieczystych. Tak?
To nie jest prawo, które będzie zadziałało w każdej sytuacji, bo życie jest bogate. Ustawodawca nie jest w stanie pokryć całości wszystkich przypadków. Natomiast w tym znaczącej ilości przypadków, a właśnie to dotyczy zazwyczaj wierzycieli i hipotek, które są wpisywane później, to zadziała. Czyli pomimo tego, że staliśmy się właścicielami, no bo z chwilą zawarcia umowy stajemy się właścicielami, dwa, mamy tą DZ-kę, a mimo to komornik przychodzi i mówi, ja zajmuję tą nieruchomość i będę chciał z niej egzekwować coś, to my możemy powiedzieć, no nie, nie możesz komorniku zaegzekwować, bo nas chroni rękojmia ksiąg wieczystych. I możemy wejść na drogę sporną z wierzycielami tego naszego sprzedawcy i myślę, że nawet skutecznie się przed nimi obronić i uwolnić od odpowiedzialności za na przykład hipotekę. To tak, jeżeli chodzi o to, jak to mniej więcej działa. Bardzo, bardzo dziękuję za odpowiedź, panie Krzysztofie. Widzę, że mamy kolejne pytanie. Pytanie, na które ja postaram się odpowiedzieć. Pani Ewa pyta o spółdzielnię, która wystawiła akt zawierający złe piętro. Akt notarialny ma się odbyć pojutrze. Czy mimo wszystko mogę pokazać ten dokument u notariusza, a potem donieść prawidłowy? Pozostałe informacje są prawidłowe. Niestety, muszę przyznać, że w polskich realiach zdarzają się takie błędy, zwłaszcza w przypadku dokumentów ze spółdzielni. Nie mówiąc oczywiście źle o samych spółdzielniach, czasami zdarza się tak, że dokumenty, które są tam wystawiane, są wystawiane na podstawie pewnych szkiców, pewnych wzorów, czasami są kopiowane z poprzednich dokumentów i niestety zdarza się dosyć często, że dana informacja jest skopiowana z poprzedniego wzoru, ewentualnie są pewne nieścisłości, które z pozoru mogłyby się wydawać niegroźne, tak? No bo w zasadzie numer lokalu się zgadza, informacja o tym, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, również, ale tak prosta informacja jak złe piętro, no niestety skutkuje tym, że dokument nie jest wystawiony poprawnie i co do zasady tak wadliwy dokument nie powinien być podstawą do przeniesienia własności. Także obawiam się, że w tej sytuacji to, co można byłoby zrobić, to no, jutro z samego rana ewentualnie zadzwonić do spółdzielni i poprosić o możliwie pilne poprawienie, wystawienie po prostu nowego dokumentu. Tu też istotne jest to, że na dokumentach ze spółdzielni często musi się podpisać kilka osób, więc jeżeli akt notarialny ma się odbyć pojutrze, no to rzeczywiście należałoby jutro z samego rana jednak skontaktować się na każdy możliwy sposób ze spółdzielnią i poprosić o wystawienie prawidłowego dokumentu. Kolejne pytanie z tego, co widzę również dotyczy... Mogę jeszcze powiedzieć tak? jedną kwestię, bo w przypadku tego zaświadczenia to jeszcze może wystąpić jeden problem. Powiedzmy, że Państwo nabędą tą, notariusz się zgodzi, odbierze od Państwa serię oświadczeń, przeprowadzi czynność, akt notarialny zostanie podpisany. Natomiast Państwo mogą na przykład chcieć jednocześnie w tym akcie wystąpić o założenie księgi wieczystej na rzecz dlatego spółdzielczego prawa własności lokali. I teraz, jeżeli sąd wieczystoksięgowy jest sądem bardzo formalistycznym, jeżeli tam przecinek się nie zgadza, to sąd odmawia wpisu, tak mówiąc wprost. Więc zawierając taką czynność, dokonując takiej transakcji, no Państwo po prostu ryzykują, że może się okazać, że ten wpis do księgi wieczystej, na którym na przykład Państwu zależy, żeby uzyskać kredyt hipoteczny, bo banki chcą się zabezpieczać hipotecznie, tak? Czyli dla nich jest jakby kluczowe, żeby mieć hipotekę, a hipoteka powstaje tylko z chwilą wpisu do księgi wieczystej, no że tutaj Państwo na przykład nigdy, czy może nie nigdy, ale z bardzo dużym utrudnieniem uzyskać wpis do księgi wieczystej, co może się przekładać na to, że bank może stracić cierpliwość i na przykład powiedzieć kredyt, albo co w większości przypadków się zdarza, naliczać wyższą marżę, no i Państwo będziecie ponosić tego negatywne konsekwencje. To tak jeszcze dopowiadając od strony prawnej. Jeżeli chodzi o to pytanie, pozwolą Państwo, że odwołam się do przepisów, bo jeżeli chodzi o taką spółdzielnie mieszkaniowe, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych czy prawo spółdzielcze, to generalnie ono nie nakłada na spółdzielnie obowiązku wydania jakiegokolwiek zaświadczenia. Natomiast sobie wygooglowałem taki jeden w swojej bazie orzeczeń, taki jeden wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który
kategorycznie stwierdził, że takie zaświadczenie ma być wydane. Niestety nie mam żadnego uzasadnienia co do tego wyroku. Nie wiem, z jakich przyczyn sąd tak orzekł i w jakiej sprawie. Natomiast no jeżeli Państwo spotkają się z odmową wystawienia zaświadczenia, to sugeruję przede wszystkim rozmowę ze spółdzielnią, no i być może uderzenie do wyższej instancji, bo spółdzielnie mają zazwyczaj pewien hierarchiczny ustrój, mają wewnętrzne organy, na przykład rady nadzorcze, no i tam można spróbować przewalczyć tą kwestię w tym spółdzielni. Jeśli natomiast nie będzie tego, no to wtedy się otwiera całe pole do tego, jak na przykład zbyć lokal, który natomiast no, przede wszystkim zalecam kontakt z administracją spółdzielni. Bez tego niestety na drodze prawnej może być trudno uzyskać jakieś określone dokumenty, których Państwo potrzebują. Dobrze, czy mamy jeszcze jakieś kolejne pytania? Jak mówiłem, ten minimalny zestaw to jest taki zestaw, którym ja jako prawnik w obrocie świadcząc usługi związane z obrotem nieruchomościami, czy także mój kolega pan Tymon, spotykamy się na co dzień, tak? To są pewne takie rzeczy, które warto mieć i które też chronią na przyszłość. Obrót gospodarczy, w zależności od tego, w jakim miejscu kraju się odbywa i czego dotyczy, czasami ma różnego rodzaju odmiany. Jeżeli Państwo na przykład będą robić coś w Poznańskiem, to nie oznacza do końca, że to samo będzie w Krakowie, czy to samo będzie na przykład pod Białymstokiem. To ma jakby związek z tym, że pomimo tego, że Polska już odzyskała niepodległość wiele, wiele lat temu, to jednak systemy prawne, na których pracowaliśmy, zostały ujednolicone dopiero tak naprawdę w 1946 roku. A to z kolei spowodowało, że skoro notariaty na przykład, czy adwokatura, notariat rozwijały się w różnych dzielnicach państwa polskiego w sposób różny, to też doszło do tego, że wykształciły się w sądach różnego rodzaju praktyki, które z kolei powodują, że pewnego rodzaju rzeczy są wymagane w niektórych lokalizacjach, innych nie. Na pewno nie można tego wprost rozpatrywać jako niedopełnienie w praktyce, no bo to nie jest, nie czyni nieważności, nie powoduje nieważności aktu notarialnego czy czynności prawnej objętej tym aktem. Natomiast no, niewątpliwie jest tak, że lepiej jest mieć takie zaświadczenie, bo to też obrazuje to, czy na przykład Urząd Skarbowy nie dokona zajęcia tego mieszkania. O, ja chyba, o przepraszam, dopiero teraz jakoś włączyłem kamerkę. Mam nadzieję, że Państwo mnie widzą i słyszą. Mam nadzieję również, przepraszam za te problemy techniczne, które nastąpiły. Mam nadzieję, że do kolejnego webinaru uda nam się je już pokonać tak ostatecznie. Dziękuję za obszerną odpowiedź. Ja pozwolę sobie teraz przejąć na chwilę pałeczkę i zobaczę, jakie pytania mamy dalej w kolejce, tak żeby nic nam też nie umknęło. Kolejne pytanie to w zasadzie, jak rozumiem, odpowiedź na pytanie wcześniejsze. Tutaj widzę, że pani Sylwia jeszcze dopowiadała jakąś kwestię w konwersacji z panem Grzegorzem. Pani Maria w zasadzie, widzę, pytała o to, co wcześniej już powiedziałem, to znaczy, że cały proces wydaje się dość skomplikowany, czy można liczyć na państwa pomoc przy sprzedaży. Tak, owszem, w sytuacji, w której ustalimy warunki, na jakich miałaby się odbyć transakcja, jak najbardziej udzielamy pomocy, ona już jest jakby wliczona w zasadzie w naszą usługę, tak? Więc część osób chce z tego skorzystać, część też nie, woli załatwiać dokumenty we własnym zakresie, ale mamy już na tyle duże doświadczenie, że staramy się też proaktywnie doradzać osobom, które się do nas zgłaszają. Proste przykłady, o których można zapomnieć w trakcie sprzedaży mieszkania, zwłaszcza w przypadku mieszkań odziedziczonych po członkach rodziny, to na przykład zdarza się, że liczniki na energię elektryczną czy też gaz są jeszcze na poprzedniego właściciela, po którym dziedziczymy to mieszkanie. Zwykle nie jest to problem w momencie użytkowania, tak, bądź wynajmowania tego mieszkania.
mieszkania, ważne, żeby rachunki były płacone na bieżąco. Natomiast w momencie, gdy dochodzi do sprzedaży, należy podpisać protokół zdawczo-odbiorczy jako dokument, który pokazuje, jakie są wskaźniki, jeśli chodzi o poszczególne liczniki, jakie są numery liczników. I niejednokrotnie zdarza się, że w momencie przepisywania liczników okazuje się, że nie da się tak łatwo przepisać mediów, ponieważ umowa figuruje już na przykład na osobę zmarłą. I tego typu kwestie warto zwykle wyprostować jeszcze przed sprzedażą mieszkania. Raczej nie zdarza się, żeby był to element aż tak krytyczny, że do transakcji nie doszło, natomiast może to powodować ewentualne problemy już około samej transakcji, już po samej transakcji. Także to jest coś, na co warto zwrócić uwagę. Kolejne pytanie, na które myślę, że też spróbuję odpowiedzieć. Jak można uzyskać zaświadczenie o braku prowadzonej działalności na danej nieruchomości? Czy takie zaświadczenie istnieje? Jak być pewnym, że taka działalność nie jest zarejestrowana na nieruchomości? Co do zasady, myślę, że warto przede wszystkim tego typu kwestie przerzucić w jakimś stopniu na notariusza przed samą transakcją, żeby jeszcze dodatkowo, jeżeli korzystamy z pomocy kogoś z zewnątrz, żeby jeszcze dodatkowo notariusz sprawdził pewne informacje, dlatego że notariusz jako osoba, która jest osobą publicznego, zaufania publicznego, musi dopełnić wszelkiej staranności do tego, żeby transakcja była dla nas bezpieczna. Oczywiście, tak jak wspomniałem, nie zawsze zdarza się, bo to jakby nie jest obligatoryjne, że na przykład notariusz sprawdza, czy w danym lokalu nie jest prowadzona działalność, ale większość co do zasady ma taką praktykę już jakby wyrobioną. Można skorzystać ze stron internetowych samodzielnie. Są takie strony jak wyszukiwarka CIDG, gdzie można po prostu wpisując adres nieruchomości sprawdzić, czy pod danym adresem na przykład nie jest zarejestrowana działalność gospodarcza. Można skorzystać po prostu z wyszukiwania baz na przykład spółek Krajowego Rejestru Sądowego, czy na przykład jakaś spółka nie jest zarejestrowana pod tym adresem. Proces jest dosyć prosty, da się to zrobić w kilka minut przed komputerem, także myślę, że nie jest to jakiś duży kłopot i mam też nadzieję, Panie Aleksandro, że odpowiedziałem na pytanie i zwykle, też tu podpowiem, nie jest potrzebne jakieś dodatkowe zaświadczenie, że pod danym adresem nie ma żadnej działalności. Ważne, żeby na dzień aktu notarialnego przeniesienia własności najczęściej żaden podmiot już tam nie był zarejestrowany. Dobrze, przejdźmy dalej. Kolejne pytanie zadaje Pani Marzena. Od 40 lat mam spółdzielcze własności prawo do lokalu. Spółdzielnia może to potwierdzić. Nie mam natomiast żadnego dowodu na to, że mieszkanie kiedyś nabyłam. Lokal został od razu w pełni spłacony. Czy brak takiego dokumentu może mi utrudnić sprzedaż? Myślę, Panie Krzysztofie, że tu możemy wspólnie spróbować odpowiedzieć na to pytanie. No jak gdzieś tam odwołując się do swojej praktyki, mogę powiedzieć, że według mojej wiedzy spółdzielnia musi jednak gromadzić dokumenty, które są związane z historią podstaw nabycia. Jeżeli jest założona księga wieczysta, no to zwykle w sądzie wieczystoksięgowym są tego typu informacje, natomiast jeżeli księga wieczysta nie jest założona, to spółdzielnia co do zasady takie archiwum powinna prowadzić, no bo jednak na jakiejś podstawie wystawia dokumenty w postaci zaświadczenia, które przedstawia informację, że danej konkretnej osobie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest należne. Także Panie Krzysztofie, czy mam rację? Znaczy, czy to zasady tak, tylko że może być problem taki, że faktycznie może w spółdzielni na przykład brakować tego dowodu nabycia. No bo spółdzielnia na przykład została zalana, tak jak to miało miejsce, zwłaszcza na przykład we Wrocławiu, który był bardzo mocno zatopiony w 97. I sporo archiwów po prostu zaginęło w ten sposób, albo coś spłonęło i nie ma podstawy nabycia. Spółdzielnia ma wprawdzie odnotowane w swojej ewidencji, że coś takiego jest, ale na przykład jak zagłębi się w to dokładnie, to się okaże, że na przykład te wpisy albo są błędne, albo nie przystają, albo coś. I skoro nie ma dokumentu, który by określał to podstawę nabycia i spółdzielnia na przykład nie będzie chciała w jakiś tam sposób przyznać, że faktycznie pani to prawo przysługuje, to chyba jedyną drogą będzie powództwo o ustalenie na podstawie artykułu 189 KPC, że pani przysługuje to prawo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Bo tutaj mamy ten problem, że z jednej strony spółdzielnia ma to prawo w ewidencji, natomiast nie mamy tego lokalu, nie mamy tego aktu, który skutkowałby tym, że to mieszkanie powstało. I te akty, jest to tyle problem, że z reguły te spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu
One powstawały w czasie Polski Ludowej i przywiązanie wtedy do skrupulatności było dużo mniejsze. To znaczy było tak, że to były różnego rodzaju decyzje, decyzja przydziałowa, decyzja kwaterunkowa, decyzja taka, inna. To miały różnego rodzaju nazwy, były wydawane przez różnego rodzaju organy i te spółdzielnie czasami funkcjonowały tak jak takie organy administracji. Pomimo tego, że ciągle były w tej w sferze dominium, tak? Nie było tam imperium, to było ciągle dominium, więc nie było takiego wprost administracyjnego prawa, nie było takiej możliwości stosowania. Więc w tym wypadku, jeżeli nie będzie tej podstawy nabycia i spółdzielnia na przykład nie przyzna, nie wyda tego zaświadczenia, no to jedyną drogą tak naprawdę pozostanie ustalenie, że to prawo do lokalu pani przysługuje, zwłaszcza jeżeli na przykład spółdzielnia dojdzie po kwerendzie swoich dokumentów, że na przykład to prawo to nigdy nie powstało, tak? No i że pani w sumie to na przykład zamieszkuje ten lokal, użytkuje ten lokal, no bez podstawy prawnej. No i wtedy trzeba wejść niestety tę drogę sporną ze spółdzielnią i przed transakcją wyprostować tą kwestię. I chyba jedyną formą, jaka mi aktualnie przychodzi do głowy, jest po prostu powództwo o ustalenie przed sądem cywilnym, w ramach czego zostanie ustalone, że spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu o numer takiego i takiego, powierzchni takiej i takiej, dalsze dane tego lokalu położonego wreszcie w takim, takim miejscu przysługuje określonej osobie. Będzie to oczywiście wymagało pewnie jakichś dowodów zastępczych, dowodów zeznań świadków, być może dowodów z jakichś innych dokumentów, które nie tyle stanowią podstawę nabycia, co obrazują albo powołują się na jakiś inny dokument. No w ten sposób sąd poprzez prowadzenie postępowania dowodowego i uwzględnienie roszczenia wyda wyrok, którym właśnie określi, że określonej osobie to prawo do określonego lokalu przysługuje. Przynajmniej z strony procesowej tak bym to widział. Jeżeli by się okazało, że są jakieś faktycznie problemy co do czy wątpliwości, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstało. Bardzo dziękuję. Myślę, że to też uzupełniło w jakimś zakresie wiedzę, bo przyznam szczerze, że nie spotkałem się jeszcze z sytuacją takiej niekompletnej dokumentacji w spółdzielni, ale zastanawiając się nad tym dłużej, rzeczywiście jest to prawdopodobne. Zachęcam Państwa, korzystając z chwili przerwy między pytaniami, do wyceny nieruchomości, ceny mieszkania. Jeszcze kilka minut jest dostępny link prowadzący bezpośrednio do formularza wyceny. Widzę, że część z Państwa już skorzystała z tej opcji. Biorąc też pod uwagę dosyć późną porę, ale jednak opóźnienie, myślę, że wydłużymy nieco rundę pytań. Natomiast prosiłbym, jeżeli interesuje Państwa jeszcze jakaś kwestia, o zadawanie już ostatnich pytań, ponieważ widzę, że w kolejce jest ich jeszcze trochę, a postaramy się jednak w miarę możliwości zaadresować wszystkie potrzeby. Także przejdźmy do kolejnego pytania. Pytanie dosyć obszerne i widzę odnoszące się do kwestii nieścisłości w księdze wieczystej. Do księgi wieczystej mamy wpisany inny metraż, 63 zamiast 62 metrów, oraz wpisane pomieszczenie WC osobnego, co mija się z rzeczywistością, ponieważ to pomieszczenie jest zlikwidowane, jest wspólnie z łazienką. Czy powinnam przed sprzedażą sprostować tę kwestię? Jeśli tak, ile to może trwać i jaki to koszt? Pyta pani Małgorzata. Pani Krzysztofie. To znaczy, to jest tak. Nieruchomości mogą podlegać zmianom co do rozkładu, na przykład izb. Tak? Izby są łączone albo dzielone. Tak, kiedyś była bardzo duża moda na odrębną kuchnię, tak w pewnym etapie zaczęły powstawać tak zwane salony z aneksem, które powierzchniowo były dużo większe niż ten pokój, który powstałby, gdyby kuchnia była wydzielona. Takie zmiany w przestrzeni, one nie do końca muszą być wpisywane do księgi wieczystej. Znaczy, to nie jest tak, że to jest obligatoryjne i nie jest też tak, że na etapie jakby sprzedaży jest to konieczne. Podobnie jak i metraż. Najważniejsze jest chyba to, żeby dane w dziale drugim, trzecim i czwartym oraz w dziale pierwszym, ale w tym tak zwanym SP, czyli spraw związanych z prawem własności, się zgadzały. Natomiast jeśli chodzi o oznaczenie lokalu, to takie dane podstawowe, techniczne, czyli podział, powierzchnia, piętro czy usytuowanie w obrębie budynku, to są kwestie, powiedzmy, wtórne i oczywiście je można sprostować,
stosownymi dokumentami, zazwyczaj z ewidencji albo od geodetów, którzy dokonują na przykład obmiaru tej powierzchni. Przy czym od razu trzeba sobie zaznaczyć, że jeżeli powierzchnia będzie mniejsza, to ma też wpływ na kwestie dotyczące udziału w nieruchomości wspólnej. I to już są bardzo skomplikowane kwestie, których zwłaszcza w przypadku, jeżeli jest różnica raptem 1 m², która może wynikać chociażby z tego, że kwestia grubości tynków na ścianach, czy zastosowanie odpowiedniej normy ISO do pomiaru dzisiaj albo pomiaru wcześniej sprawiła, że ta różnica wystąpiła, zwłaszcza, że tu mamy stosunkowo duże mieszkanie, więc może to wystąpić, albo na przykład w niektórych zasadach obmiaru części wewnętrzne, wewnątrz mieszkania się wlicza do powierzchni, a w części nie. I tak jak mówię, ta kwestia powierzchni raz nie korzysta z rękojmi, bo rękojmi jest tylko stan prawny. Dwa, jeżeli kupujący został poinformowany skutecznie o tym, że tutaj są pewne problemy dotyczące, że to nie jest 62, a 63, no i jakby mamy całość rozkładu pokazaną, jest na przykład sporządzony aktualny rzut, który jest stosunkowo tańszy niż ten rzut na podstawy, na potrzeby księgi wieczystej, to myślę, że tutaj transakcji nie powinno być problemu. Natomiast ja bym powiedział to kupującemu z tej przyczyny, że jeżeli kupującemu zależy na przykład na 63 m², i się okaże, że zapłacił za 62, a cena na przykład za metr kwadratowy była policzona i wskazana w tym akcie, no to może później przyjść z roszczeniami z tytułu rękojmi i żądać na przykład obniżenia ceny o ten 1 m², no czyli tam jedną, powiedzmy, 60 cenę. No i, więc jeżeli to jest na przykład kwota 600 tysięcy, no to państwo się narażają na, jeśli dobrze liczę, 10 tysięcy? Chyba tak. Czyli 10 tysięcy roszczenia uzasadnionego notabene, jeżeli nie było informacji, a był tylko taki informacja i zapewnienie, że mieszkanie ma 63 m². To tak od strony prawnej, że tak powiem. Bardzo dziękuję. Przejdźmy do kolejnego pytania. Pani Anna pyta o następującą rzecz. Od 20 lat mam spółdzielcze prawo do lokalu, jak rozumiem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Rok temu zmieniłam to na prawo własności, miesiąc temu kupiłam dom, a teraz chcę sprzedać mieszkanie. Czy będę musiała zapłacić podatek 19%? To jest już kwestie podatkowe, więc proszę nie traktować tego, co powiem, jako w pełni wiążące, ale jeżeli dobrze pamiętam, to ustawa o podatku od osób, podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że tego podatku od sprzedaży nieruchomości nie trzeba płacić, jeżeli ta nieruchomość są Państwo właścicielami przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym to mieszkanie Państwo nabyli. Czyli jak wtedy z kolei jak liczyć nabycie tego akurat tej nieruchomości, no to tutaj jest zagwozdka. Ja bym osobiście w takim wypadku wystąpił o interpretację podatkową do urzędów skarbowych. No i na tym podstawie można byłoby oszacować, jakie są koszty transakcji, czy warto akurat ją przeprowadzić na przykład teraz, licząc się z tym, że de facto 1/5 ceny zostanie poknięta, przepraszam za określenie, ale tak to mniej więcej wygląda przez Urząd Skarbowy, czy też lepiej poczekać w tym wypadku 4 lata i mieć, czy może dla pewności 5, i mieć pewność, że dostaną Państwo całość ceny bez podatku. Także w takim akurat wypadku, no bo tutaj mamy przedzierzgnięcie się prawa spółdzielczego w prawo własności, czyli prawo jakby odmiennego rodzaju, odmiennej kategorii zupełnie, i przepisy prawa podatkowego nie do końca chyba wprost dają odpowiedź na to. Dlatego ja bym tutaj wystąpił o interpretację podatkową. Koszt nie jest duży, bo jeśli dobrze pamiętam, za takie zdarzenie byłoby to raptem 40 zł, jeśli chodzi o samą opłatę, którą by się wnosiło takiej interpretacji, więc w porównaniu do na przykład tych kosztów 1/5 ceny, to myślę, że inwestycja w taką interpretację byłaby zalecana.
Bardzo dziękuję. Przejdźmy w takim razie do kolejnego pytania. Dzień dobry, interesuje mnie sytuacja zawarcia umowy wraz z wnioskiem o założenie księgi wieczystej. Czy dla banku wystarczająca jest sama taka umowa notarialna, czy to bank czeka z udzieleniem kredytu do czasu pojawienia się wpisu w księdze wieczystej? Tutaj musimy chyba wyodrębnić dwa przypadki. Pierwsza to jest taka, w której zawierają Państwo umowę o nabycie odrębnej własności lokalu i dopiero jednocześnie założenie księgi wieczystej dla niego od dewelopera. Druga kwestia to jest taka, że to samo, taką samą umowę zawierają Państwo na przykład z osobą prywatną, nie będącą deweloperem. Jeśli chodzi o obrót od nieruchomościami na rynku pierwotnym z deweloperami, to jakby standardem jest tak, że Państwo jakby dostają kredyt, kredyt jest wypłacany deweloperowi, a wpis do księgi wieczystej jest odroczony z uwagi na możliwości organizacyjne sądu, tak jak tam było w którymś z poprzednich pytań, nawet 8 miesięcy. Natomiast to jest jakby standard taki podstawowy, tak? I banki mają tutaj wypracowane procedury i zazwyczaj tak to wygląda. Jeżeli natomiast chodzi o obrót taki pomiędzy osobami prywatnymi, na przykład ktoś ma duży dom i doszedł do wniosku, że podzieli go na przykład każde piętro, to będzie odrębny lokal. No i w ten sposób chce na przykład komuś zbyć taki odrębny lokal, jednocześnie raz w umowie oświadcza, że to jest odrębny lokal, czyli ustanawia tam odrębną własność lokalu i od razu sprzedaje na przykład Kowalskiemu. To z perspektywy banku taka transakcja jest już trochę bardziej ryzykowna, więc tu należałoby się dopytać w banku, jak oni podchodzą do takiej transakcji. No bo o ile obrót taki pierwotny z udziałem deweloperów jest przepracowany zasadniczo przez każdy bank, o tyle taki obrót prywatno-prawny z osobami stricte już nie będącymi z branży deweloperskiej, niekoniecznie. I tutaj bank może na przykład mieć jakieś obostrzenia co do tego, że kwotę zwolni, ale dopiero wtedy, jak będzie wpis w księdze wieczystej. Albo będzie się domagał jakiegoś zabezpieczenia pomostowego, żeby zminimalizować swoje ryzyko. To będą rozstrzygać procedury w banku, więc to bym zalecał kontakt po prostu z bankiem, który będzie udzielał kredytu. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja myślę, że ogólnie procedury związane z bankami to też jest dosyć obszerny temat. Należy mieć na uwadze to, że często przy samych transakcjach obarczonych kredytem hipotecznym potrzebne są dokumenty, które potwierdzają np. saldo danego kredytu i numer techniczny do spłaty. Zdarzało nam się kilka razy w historii, że osoby, które przystępowały do transakcji, zasłaniały się tym, że jednak bank nie chciał wystawić takiego dokumentu. Co do zasady, bank powinien taki dokument wystawić z rachunkiem technicznym. Czasami można być w mylnym wrażeniu, że bank takiego dokumentu nie wystawia, dlatego że na przykład mamy wspólne konto, z którego spłacamy, w sensie konto osobiste, z którego po prostu spłacamy ratę danego kredytu. Mieliśmy zresztą taki przypadek ostatnio, jednak udało się w toku właśnie rozmów z bankiem i poznania jego procedur ustalić, że bank na życzenie klientki taki dokument z rachunkiem technicznym czym specjalnie sporządzonym wystarczy. Jest to o tyle istotne, że ciężko jest tak na dobrą sprawę wymagać od banku jakiegokolwiek dokumentu czy zaświadczenia, które pozwoli na wykreślenie wpisu o hipotece, dopóki ta spłata nie nastąpi. Oczywiście możemy w dobrej wierze zakładać, że dana osoba, dostając powiedzmy 400 tysięcy na konto, te 200 tysięcy na konto banku spłaci, ale jednak warto jako strona kupująca zabezpieczyć się na tą ewentualność, a jako strona sprzedająca dowiedzieć się wcześniej w banku, w jaki sposób taki dokument, taką promesę z banku można uzyskać. Ale nie rozgadując się na razie na temat banku, bo to jest też temat rzeka, przejdźmy do kolejnego pytania. Jeszcze jedno pytanie od pani Małgorzaty. Interesuje mnie sprzedaż mieszkania z opóźnionym wydaniem przedmiotu. Jak wygląda taka transakcja i jak zabezpieczyć zarówno sprzedającego, jak i kupującego? Jaki okres czasu jest zazwyczaj brany pod uwagę? Tu myślę, że ja mogę spróbować odpowiedzieć na to pytanie, ewentualnie panie Krzysztofie prosiłbym o uzupełnienie. Zazwyczaj warunki wydania przedmiotu, jak i warunki zapłaty określa się w akcie notarialnym przeniesienia własności i tam zarówno strona kupująca, jak i sprzedająca określają, że zapłata nastąpi w terminie X, a wydanie lokalu nastąpi w terminie Y.
Można oczywiście, jeżeli termin, jeżeli stronie kupującej to nie przeszkadza, można ustalić odległy termin wydania przedmiotu. To zwykle nie jest jakimś dużym problemem. To jest kwestia ustaleń między stronami. Natomiast rzadko się zdarza, żeby ktoś był skłonny kupić mieszkanie, na przykład czekać rok na jego wydanie w posiadanie. Zazwyczaj wtedy podpisuje się umowę przedwstępną z jakąś formą zadatku, która zabezpiecza obie strony, że dana strona chce mieszkanie kupić, a dana strona chce mieszkanie sprzedać. Także co do zasady, myślę, że te kwestie są ustalane już między stronami transakcji, ale częstszą praktyką jest umowa przedwstępna, jeżeli termin wydania ma być po prostu dłuższy. Panie Krzysztofie, jeżeli coś pominąłem, bądź coś powiedziałem źle, proszę o poprawienie. Nie, to co pan powiedział, to jest w pełni poprawne. No, trzeba zwrócić uwagę, że jakby strony kształtują to, jak ma wyglądać transakcja, jak ma być przeprowadzona, jakie mają być warunki. Natomiast stąd okres czasu to tutaj jest zupełnie zależny od stron. To może być nawet 10 lat, tak? Można wyobrazić sobie na przykład sytuację, w której kupujący dopiero na przykład za 5 lat się będzie chciał przeprowadzić do Polski, no i dopiero za 5 lat będzie potrzebował mieszkania, więc lepiej, jeżeli niech ten kupujący, sprzedawca, to mieszkanie mieszka, dba i tak dalej. Tylko tutaj właśnie dochodzą do tej kwestii, że po pierwsze, sprzedawca przestaje być na przykład właścicielem tego mieszkania, staje się nim osobą tam kupujące, czyli osoba trzecia w stosunku do sprzedawcy, więc z punktu widzenia kupującego to sytuacja jest trudniejsza niż z punktu widzenia sprzedawcy. Sprzedający po prostu dalej kontynuuje użytkowanie mieszkania w takim sposób, jak nim chce, z tym tą różnicą, że jakby to nie jest jego. Natomiast kupujący dalej ponosi ryzyko, na przykład takie, jak sprzedający będzie to mieszkanie użytkował. I może być tak, że będzie to użytkowanie na cele na przykład mieszkaniowe, które na przykład nie będzie tak mocno dewastować, albo będzie tak mocno dewastować to mieszkanie. Może być na przykład na cele biurowe, które znowu mogą być takie, że to będzie bardzo dewastujące dla mieszkania, albo czy szerzej lokalu, także lokalu usługowego, albo mniej. Dlatego jeżeli po strony się decydują odwlec wydanie przedmiotu umowy, to zalecałbym określić prawa i obowiązki stron tak, jakby strony zawierały umowę na przykład najmu czy umowę użyczenia, która by określała po prostu wprost, co sprzedający może robić w tym lokalu, czego nie może robić. I tak samo, co kupujący, w jakich na przykład terminach może żądać wydania wcześniej. Może się okazać tak, że kupujący, tak jak w tym moim podanym przeze mnie przykładzie, przyjeżdża do Polski dopiero za 5 lat i dopiero za 5 lat będzie potrzebował tę nieruchomość. No ale co w sytuacji, kiedy na przykład firma relokuje go już po upływie na przykład 2 lat. I czy wtedy kupujący przez 3 lata ma szukać czegoś na rynku, wynajmować, ponosić koszty? Czy też powinien sobie zastrzec możliwość, że w tym wypadku na przykład relokacji to mieszkanie zostanie mu wydane wcześniej. I tutaj jest jeszcze jedna kwestia. Jeżeli kwestia podatkowa, no bo jeżeli sprzedający korzysta z rzeczy kupującego i robi to nieodpłatnie, to uzyskuje świadczenie, tak zwane nieodpłatne świadczenie. I to może powodować, że na przykład Urząd Skarbowy przyjdzie do sprzedającego i powie, że no, uzyskałeś, drogi panie Nowaku, świadczenia polegające na tym, że na przykład nie poniosłeś kosztów czynszu najmu lokalu na takim wolnym rynku i masz w związku z tym korzyść na przykład nie wiem, w skali roku 30 tysięcy. No i od tej 30 tysięcy powinni zapłacić podatek, no bo podatek dochodowy nie płaci się tylko i wyłącznie od przychodów, ale także od tego, co się na przykład zaoszczędziło, nie robiąc jakiegoś wydatku, jeżeli to jest w określonych sytuacjach. I tak samo kupujący może zostać obciążony ryzykiem podatkowym, no bo skoro udostępnił komuś to mieszkanie, no to w takiej sytuacji na przykład nie uzyskał określonych przychodów i Urząd Skarbowy także może wyszacować, ile mógłby uzyskać na wolnym rynku i od takich iluzorycznych, takich wirtualnych przychodów naliczyć podatek. Dlatego jeżeli strony tą transakcję planują na przykład to wydanie przedmiotu najmu, to chcą odroczyć na bardzo krótki okres, rzędu kilku tygodni czy kilku miesięcy, to myślę, że problemu nie będzie. A tak jak będzie, tak jak w moim przykładzie, byłoby to na przykład 3, 4, 5 lat, no to wtedy te ryzyka podatkowe rosną i one powstają po jednej i po drugiej stronie. Dlatego tu bym zalecał także analizę przepisu prawa podatkowego. No i jeżeli wystąpią wątpliwości, zwrócenie się do organu o interpretację podatkową, żeby się nie okazało, że nagle
Oprócz tego, że jest cena do zapłaty, to jeszcze jest zapłata dodatkowy podatek od zupełnie innego tytułu. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Widzę, że w toku przetwarzania pytań na czacie pominęliśmy wcześniej pytanie pana Grzegorza, który słusznie upomniał się o odpowiedź na pytanie. Panie Grzegorzu, najmocniej przepraszam, właśnie wracamy do pana pytania. Czy według panów wiedzy można w tej chwili sprzedać lokal, który został nabyty od spółdzielni mieszkaniowej niecały miesiąc temu? Tytuł transakcji w akcie notarialnym to umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia jego własności. Od notariusza otrzymałem informację, że trzeba czekać na złożenie księgi wieczystej dla tego lokalu około 9 miesięcy. Dotychczas lokal nie posiadał odrębnej księgi i wciąż nie posiada. Jest jedynie księga wieczysta dla budynku, w którym się znajduje. Może troszeczkę żartobliwie odpowiem, zanim oddam panu Krzysztofowi głos. Ja nigdy starałem się nie wchodzić, jeżeli notariusz coś powiedział, to nigdy nie starałem się wchodzić z notariuszem w dyskurs jakiś sprzeczny, dlatego że zwykle się źle na tym kończyło. Natomiast panie Krzysztofie, myślę, że tu warto byłoby, żeby ewentualnie to rozległe pytanie jakoś pan przeanalizował i może postaram się jakoś wspólnie odpowiedzieć na to pytanie. Tak. To jest trochę tak, że pan Grzegorz poruszył bardzo trudne zagadnienie w obrocie takimi nieruchomościami, a mianowicie tak zbycia tak zwanej ekspektatywy mieszkania. Faktycznie jest tak, że z uwagi na ten obrót, że rejestracja w księgach wieczystych ze znacznym opóźnieniem, te księgi wieczyste są zakładane bardzo z dużym odroczeniem, jeśli chodzi o termin transakcji, a wpis to często mija kilka miesięcy, w skrajnych wypadkach nawet rok. Pojawiło się na pewnym etapie obrotu gospodarczego nieruchomościami takie określenie jak ekspektatywa, czy innymi słowy rzecz przyszła. I w tym momencie, jeżeli mamy tą umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności i chcemy zbyć na ten lokal, który powstanie kiedyś, ale my już go chcemy zbyć teraz, to mamy do czynienia właśnie z taką zbyciem ekspektatywy na to, że nam ten lokal po pierwsze kiedyś powstanie, po drugie staniemy się jego właścicielami, no i w konsekwencji będziemy mogli przenieść. I cała konstrukcja zasadza się tej ekspektatywy, zasadza się na tym, że wpisy do księgi wieczystej mają moc wsteczną od daty złożenia wniosku. Czyli to nic, że sąd rozpatruje 9 miesięcy wniosek o wpis do księgi wieczystej, lokal formalnie, tak na podstawie fikcji prawnej, zostanie założony z chwilą złożenia wniosku. Czyli innymi słowy, jeżeli lokal dokonaliśmy tej czynności ustanowienia odrębnej własności lokalu, notariusz złożył wniosek do księgi na przykład 1 marca, sąd rejestrowy zarejestrował go 31 grudnia, to na mocy fikcji prawnej my się cofamy wstecz i mówimy, ten lokal de facto pod względem fikcji, na podstawie fikcji prawnej, on już istniał od 1 marca, bo wtedy był złożony wniosek do sądu wieczystoksięgowego. No i skoro istniało coś wcześniej, czyli w tym jakby wstecznie, no to 2 marca można rozporządzić lokalem, skoro on już powstał. No i, ale tak formalnie my dopiero wiemy, że on powstał dopiero 31 grudnia. Dlatego nie możemy zbyć lokalu, bo jeszcze go formalnie nie ma. Zbywamy tylko ekspektatywę na to, że on kiedyś, czy takie jakby nasze oczekiwanie, że on kiedyś powstanie. I Sąd Najwyższy w szeregu orzeczeń zaaprobował taką konstrukcję, w której dochodzi do przeniesienia takiej własności pod jednym warunkiem, że nastąpiło właśnie złożenie wniosku o wpis. I drugi warunek jest taki, że ten lokal, który my będziemy zbywać na rzecz kolejnego nabywcy, będzie tożsamy z tym, co kupiliśmy. I tu jest całe ryzyko takiej transakcji. Czyli może się zdarzyć tak, że my kupujemy lokal na przykład o metrażu 56 metrów kwadratowych z udziałem w nieruchomości wspólnej 1/100 i z prawem przynależnym garaż. Potem się okaże, że na etapie dokumentów, weryfikacji dokumentów przez sąd wieczystoksięgowy dojdzie do jakiegoś problemu
i sąd na przykład odmówi wpisu temu lokalowi, my pójdziemy do notariusza i z naszym tym sprzedawcą, my, czy na przykład deweloperem, zawrzemy aneks i wyprostujemy umowę sprzedaży i złożymy ponowny wniosek, ale ponieważ ale ta druga umowa, którą my zawarliśmy, zawarliśmy na stary lokal. I jak nabywca tego, drugi nabywca tego lokalu przyjdzie do sądu wieczystoksięgowego i będzie chciał wpisać się jako właściciel, to sąd wieczystoksięgowy mu powie, nie ma takiego lokalu. Bo jest wprawdzie lokal numer 4, ale on nie ma 56 metrów, tylko ma 57. Nie ma udziału jednej setnej, tylko jednej tysięcznej w nieruchomości wspólnej. Więc to jest podstawowe ryzyko. Innymi słowy, ten lokal, który my wyodrębniamy, żeby go zbyć skutecznie w ramach tej ekspektatywy, musi być, muszą być jakby w pełni tożsame. Jeżeli zajdzie jakakolwiek niezgodność, to już będzie problem. Prowadziłem kiedyś taką sprawę, w której problem dotyczył tego właśnie, że sobie strony wyodrębniły najpierw lokal, potem dodały oznaczenie, że do tego lokalu przynależy udział w garażu i następnie kolejnego dnia strony zbyły taki lokal, czyli taki jeszcze lokal, który nie powstał. I sąd wieczystoksięgowy zauważył, że pomieszczenie przynależne to jest pomieszczenie, więc nie można mówić o pewnym udziale w tym pomieszczeniu. I oddalił wniosek. W związku z tym nabywca ten drugi nabywca tego lokalu, tej ekspektatywy, też spotkał się z odmową wpisu, no bo kupił lokal z pomieszczeniem przynależnym w postaci udziału w garażu, a nie garażem. Dlatego takie transakcje są dopuszczalne, jeśli nastąpi po złożeniu wniosku o wpis, natomiast są bardzo ryzykowne i osobiście nie zalecałbym przeprowadzenia takich transakcji, dlatego że lepiej zawrzeć na przykład umowę przedwstępną, poczekać 9 miesięcy i dopiero wtedy zbyć. Bo wtedy mamy gwarancję, że lokal powstał, została założona księga wieczysta i wiemy dokładnie, co nabywamy. Natomiast jeżeli robimy to szybciej, no to bierzemy na siebie wszystkie ryzyka w tym związku. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Panie Grzegorzu, ta odpowiedź tam sprosta Pana oczekiwaniom. Pytanie kolejne skierowane od Pani Aleksandry. Czy kupując nieruchomość, może przypnę to pytanie, tutaj już, tak już wszyscy widzieli, czy kupując nieruchomość, gdzie sprzedający nie przedstawił zaświadczenia o braku zaległości w podatkach, a taka zaległość istnieje, będzie ciążyła prawnie na mnie jako nowym właścicielu, czy będzie to zaległość przypisana do poprzedniego właściciela? Panie Krzysztofie, myślę, że to pytanie staram się rozłożyć na czynniki pierwsze, natomiast tak, starając się według mojej wiedzy odpowiedzieć. Zaległość co do zasady będzie obciążała poprzedniego właściciela, natomiast proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, taka zaległość w podatkach może spowodować to, że Skarb Państwa będzie chciał dochodzić swoich praw i może ewentualnie dążyć do unieważnienia transakcji, jeżeli się mylę. Proszę w takim razie do powiedzenia. Co do zasady tak, natomiast musimy sobie od razu powiedzieć, że mamy szereg różnych podatków i trzeba byłoby chyba sprawdzić wszystkie. Nie pamiętam, jak jest na przykład z podatkiem od nieruchomości, czy on nie jest podatkiem takim realnym związanym z własnością, ale to szczerze mówiąc, z defaultu należałoby przyjąć, że co do zasady stary właściciel, natomiast ja bym zalecał rozważenie poszczególnych podatków, które mogą być. No i oczywiście pozostaje kwestia egzekucji z tej nieruchomości. Skarb Państwa może się domagać w określonych sytuacjach, tak jak każdy wierzyciel, ubezpieczenia w stosunku do siebie na przykład nieruchomości na podstawie na przykład skargi pauliańskiej, tak? Gdzie powie, że transakcja była z pokrzywdzeniem wierzycieli, jego interesów, no i będzie chciał na przykład się zaspokajać z tej konkretnej nieruchomości. Dlatego zalecane jest jednak mieć to zaświadczenie o braku zaległości. Bardzo dziękuję. Przychodzi pora już na ostatnie pytania. Pani Sylwia pyta o następującą kwestię. Kupuje nieruchomość, mieszkanie. Właściciel przyznał, że nie zapłacił podatku od osób fizycznych przy dziedziczeniu mieszkania w 2014 roku. Czy możliwe jest, że Urząd Skarbowy będzie mógł ogłosić roszczenie do tej nieruchomości już kupionej przeze mnie? Tu też pozwolę się sobie odpowiedzieć na wstępie i prosiłbym Panie Krzysztofie o dopowiedzenie mi skorygowanie tego, co powiem. Przede wszystkim wydaje mi się, że notariusz co do zasady powinien wymagać zaświadczenia naczelnika Urzędu Skarbowego w kontekście tego właśnie dziedziczenia,
czy podatek został uregulowany, czy nie należał się. I według mojej wiedzy raczej notariusze nie przeprowadzają transakcji bez takiego dokumentu, w związku z czym jeżeli byłaby jakakolwiek zaległość związana z tamtym okresem, no to najpewniej strona sprzedająca przed sprzedażą powinna taką kwestię uregulować już we własnym zakresie. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, bo jednak ten dokument naczelnika Urzędu Skarbowego w przypadku dziedziczenia jest no, obligatoryjny. Tak, znaczy tutaj mamy pewien problem, że jest mylące w pytaniu nawiązanie do PDOF, czyli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy dziedziczeniu, więc pytanie, czy to chodzi o faktycznie podatek dochodowy od osób fizycznych, czy to chodzi o podatek od spadków i darowizn. Dokładnie. Tak, no, w przypadku podatku od spadków i darowizn sprawę już de facto omawialiśmy. Pokazywałem ten przepis artykułu bodajże 19 ustawy, który jasno wskazuje, że notariusz może dokonać czynności o ile coś, czyli o ile strona przyniesie albo zezwolenie, albo zaświadczenie. Czynność dokonana wbrew ustawie jest nieważna, czyli jest duża szansa, że w takim wypadku, jeżeli nie było regulowanego kwestii podatków, nie było tych dokumentów, no to może się okazać, że cała czynność jest nieważna, a wtedy Urząd Skarbowy nie tylko może zgłosić roszczenie do tej nieruchomości, tylko, no bo ona, jeżeli mamy nieważność, no to ona jest dalej przy podatniku, co wręcz jakby prowadzić egzekucję, powołując się na to, że ta nieruchomość nigdy nie została zbyta, tak? I Urząd Skarbowy może wejść na przykład na drogę procesową, ustalając nieważność czynności prawnej na podstawie artykułu 189, chyba z indeksem pierwszym, jeżeli dobrze pamiętam, kodeksu postępowania cywilnego. Czyli tu jest, że w ogóle ryzyko ewentualnej nieważności całej transakcji. Bardzo dziękuję. Także też Pani Sylwia, jeżeli chciałaby Pani ewentualnie doprecyzować, o jaki rodzaj podatku chodzi, to ewentualnie jest jeszcze możliwość doprecyzowania tego na czacie. Myślę, że to też da większe i bardziej precyzyjne światło w tym kontekście. Przejdźmy do pytania Pana Grzegorza, który widzę kolejną dosyć obszerną kwestię poruszył. Czy kupujący może po roku od nabycia żądać od sprzedającego anulowania transakcji? Ponieważ w mieszkaniu bardzo głośno słychać sąsiadów z góry. Mieszkanie ma 20 lat, faktycznie jest bardzo źle izolowane akustycznie, słychać wszystkie kroki odsuwania meli. Mieszkanie faktycznie może nie spełniać norm tłumienia hałasu. Czy można odwrócić taką transakcję albo żądać rekompensaty za izolację akustyczną? Tu też wyjdę trochę przed szereg i ewentualnie skorygujmy to, co powiem, ale wydaje mi się, że na etapie sprzedaży, w sensie zakupu nieruchomości, strona kupująca zaświadcza zazwyczaj, że jest jej znany stan techniczny lokalu. No oczywiście trudno tutaj mówić o tym, że zna się jeszcze przed zakupem wszystkich sąsiadów, zwłaszcza tych najbardziej hałaśliwych. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli miałoby się jakieś roszczenia do strony, która sprzedała nam mieszkanie, roszczenia tego typu, no to już chyba należałoby, jeżeli się mylę, wychodzić na drogę sądową, natomiast pytanie, czy taka czynność miałaby sens i czy ewentualnie mój tok rozumowania jest słuszny, panie Krzysztofie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeżeli coś ewentualnie znaczy, mieszam tak, w tym momencie. Gdy zawieramy umowę, czy to umowę sprzedaży nieruchomości, czy to jakąkolwiek umowę, no to zawieramy ją w jakimś określonym celu. Akty notarialne są czasami standardowe, czasami bardziej rozbudowane przy dużych transakcjach na rynku nieruchomości. To jest ogromna książka tak naprawdę, w której jest mnóstwo zapewnień, oświadczeń, co jest, czego nie ma i tak dalej. No, w tym wypadku tutaj może wejść w grę tak zwana rękojmia zawady. No bo ktoś może twierdzić, że kupił mieszkanie, no bo chce w nim mieszkać, tak? Chce w nim przebywać. Na etapie na przykład oglądnięcia lokalu nie miał możliwości wyłapać, jak ono będzie się zachowywać, kiedy na przykład sąsiedzi wrócą, tak? Albo kiedy na przykład będzie uruchomione ogrzewanie, które na przykład rury będą powodować hałas albo takie drgania czasami, tak? Więc tu bym powiedział, że to jest kwestia rękojmi zawady. No i pytanie, czy ta wada w postaci akustycznej, tym złej izolacji akustycznej, po pierwsze stanowi wadę, czyli ona jakby nie była znana kupującemu,
czy kupujący na etapie transakcji mógł zweryfikować ją w jakiś sposób, czy na przykład sprzedawca zapewniał o tym, że to mieszkanie jest ciche i spokojne w okolicy, że tutaj się będzie dobrze mieszkać, no bo z reguły tak się to robi. I w zależności od tego, jak bardzo będzie można podciągnąć tą złą izolację pod kwestię wady, tak kupujący będzie mógł żądać na podstawie rękojmi za wady z kodeksu cywilnego no, różnych roszczeń. Pierwsze to jest takie jakby naturalne, które się wydaje, no to odstąpienie od umowy. Natomiast to wymaga złożenia przez kupującego odpowiedniego oświadczenia, no i później dochodzenia zwrotu ceny od sprzedającego. Natomiast jest to możliwe i faktycznie w kilku sprawach, których albo miałem okazję uczestniczyć, albo znam z akt sprawy, faktycznie było tak, że na przykład deweloper zapewniał swoich nabywców lokali, że mieszkanie jest bardzo ciche, będzie bardzo im się dobrze mieszkać, jest świetnie wygłuszone i tak dalej. Po czym okazało się, że zmienił plany i ulokował pod blokiem uciążliwą jakąś budowlę, związaną chyba z kwestiami technicznymi. Nie pamiętam, co tam było, czy był agregat, czy coś innego, natomiast emitowało to bardzo dużo hałasu i to praktycznie non-stop, tak? 24 godziny na dobę to z jakichś względów chodziło. No i faktycznie ci ludzie, którzy kupili te mieszkania i otwierali okno i co chwilę jakby słyszeli ten hałas, dochodzili od dewelopera. Tam większość dochodziła roszczeń o obniżenie ceny z uwagi na to, że jest pewna wadliwość, że mieszkanie nie jest ciche, jak zapewniał, tylko że jest głośne. Natomiast te sprawy nie kończyły się odstąpieniem, tak? Ale mogę sobie wyobrazić jako prawnik, że komuś może to przeszkadzać na tyle, że on nie będzie w stanie mieszkać w mieszkaniu źle wyizolowanym akustycznie, no i w tym momencie może spróbować wykonać prawo odstąpienia. Odstąpienie z chwilą odstąpienia teoretycznie uważana za niezawartą, ale jeżeli druga strona kwestionuje zasadność odstąpienia, no to pozostaje tylko na droga sądowa. Natomiast no, takie roszczenie znajduje zaczepienie w przepisach kodeksu cywilnego, no i potencjalnie sprzedawcy może być zmuszony na przykład do zwrotu ceny, jeżeli odstąpienie będzie i w zamian odzyskam własność mieszkania. No albo faktycznie może nastąpić ta rekompensata w cudzysłowie, która będzie po prostu kwestią obniżenia ceny o odpowiednią kwotę, która będzie jakby rekompensować brak tej odpowiedniej izolacji. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. To rzeczywiście bardzo ciekawy przypadek. Przyznam szczerze, że z każdą kolejną odpowiedzią dowiaduję się czegoś więcej, jednak tych transakcji mieliśmy już do tej pory sporo na karku. Widzę, że też pani Sylwia napisała, że chodzi o podatek od spadku i darowizn, ale sprzedający twierdzi, że zobowiązanie się przeterminowało, bo minęło 5 lat. Rozumiem, że muszę żądać zaświadczenia o niezaleganiu i kropka. W tym wypadku w domyśle, jak rozumiem, chodzi pani Sylwio o dokument naczelnika Urzędu Skarbowego, że podatek się nie należał, bo nie został uregulowany. Więc jeżeli, no tu jest Urząd Skarbowy określi, tak, czy jaka jest sytuacja tego pana, czy należności swoje uregulował, czy nie. Dla pani, jak rozumiem, najistotniejsze byłoby to, żeby zgodnie z prośbą notariusza taki dokument do transakcji został przedstawiony. Panie Krzysztofie, poruszyliśmy dzisiaj mimo problemów technicznych no bardzo dużo złożonych kwestii. Myślę, że czasu no, nie starczyłoby nam jeszcze na odpowiedzi na ewentualne kolejne pytania przez najbliższe 2-3 godziny albo więcej. Czy jest jakiś sposób, w jaki można się z panem skontaktować, jeżeli no, pojawiłyby się jakieś potrzeby od strony prawnej osób, które uczestniczą z nami dzisiaj, czy może ewentualnie jakiś kontakt mailowy mógłby pan zostawić u siebie, do siebie na czacie, żeby... To moja propozycja jest taka, żeby ewentualnie pozostawił pan jakiś kontakt do siebie, czy to mailowo, czy telefoniczny na czacie, tak żeby uczestnicy, którzy jeszcze są z nami, mogli sobie taki kontakt zapisać, bo podejrzewam, że już po naszym webinarze mogą się pojawić jeszcze jakieś pytania bądź kwestie do wyjaśnienia. Ja ze swojej strony również zachęcam państwa do wejścia na naszą stronę, na sonarhome.pl. Mamy tam sporo informacji praktycznych pod kątem właśnie sprzedaży mieszkania bądź też zakupu mieszkania, ale przede wszystkim umożliwiamy kwestię związaną z wyceną nieruchomości. No i tak jak wspomniałem na samym początku, w kontekście tego
kosztu wszystkich informacji i kwestii potrzebnych związanych ze sprzedażą czy zakupem nieruchomości, służymy też pomocą przez całą transakcję, także zachęcam gorąco do tego, żeby z tej opcji skorzystać. Bardzo dziękuję wszystkim za poświęcony dziś czas i mimo tych problemów technicznych udało nam się dotrwać do końca. Sporo bardzo ciekawych pytań, nie ukrywam, że ten drugi odcinek naszego webinaru coraz bardziej się rozkręca, także mam nadzieję, że kolejna część będzie coraz ciekawsza. Jeżeli macie Państwo jakieś propozycje tematów, ponieważ mamy już tematy wybrane na kolejne webinary, ale jesteśmy też otwarci na sugestie, to zachęcam do kontaktu z nami przez kontakt@sonarhome.pl bądź też albo przez nasze kanały social media. Jeżeli Państwo macie jakieś propozycje i nurtujące kwestie, które Państwa interesują, to zachęcam do kontaktu, postaramy się takie materiały przygotować. Zerknijmy w takim razie jeszcze na czat. Widzę, że Pan Krzysztof pozostawił kontakt do siebie. Ja w takim razie... Państwa, jakieś pytania też jeszcze pozostaje. Oczywiście, ja pozostawię też kontakt do siebie, gdy Państwo mieli jakieś propozycje co do kolejnych naszych spotkań, naszych tematów, ja to zachęcam do kontaktu ze mną poprzez maila. Bardzo dziękuję raz jeszcze i dziękuję też za wytrwałość i cierpliwość wszystkim uczestnikom i panu dzisiaj, panie Krzysztofie, także myślę, że ten moment już zakończymy. Dziękuję wszystkim i dobrego wieczoru. Dobranoc. Dziękuję, do usłyszenia.